Coś srebrnego dzieje się w chmur dali. Bolesław Leśmian. Szczęście. Nie można Joasiu wszystkiemu wierzyć, co ludzie gadają. Tak, mamowiem o tym, ale można to samo dalej opowiadać. Ilustrowany Kurier Polski, Kraków, 20 grudnia 1942. Historia musi mieć początek. Pod mym oknem cyganka stojała cała zbroczona w krwi. Śpiewa córce, jadzia chmura. Matka wydobywa z siebie głos, kusi śpiewem syrenim i krąży jak nakręcona. Córka jest nieruchoma i cicha. Jak zasnęła, tak śpi. Obudź się, śpiąca królewno. Dominika nie słyszy słów jadzi. Tylko puste dźwięki opadają, jak wirujące w wodzie strzępki materii. Najgorsze, że w jej śnie niczego nie można policzyć. Zaczyna od jeden, ale już dwa wymyka się i rozpływa, a na jego miejsce nadciągają białe ławice, chmary, roje, chmury. Czasem Dominika czuje zapach i chwyta się go jak nici ariadny. Korzenny zapach sklepów kolonialnych, egzotycznych bazarów, o których kiedyś czytała, i zapach spalonego mięsa, splecione. Epicentrum białych wybuchów jest głowa Dominiki, a dokładnie jej prawa strona. Stąd rozchodzą się fale bólu i łagodnieją gasnąc na opuszkach jej palców, które drżą leciutko w rytm wewnętrznych eksplozji. Odkąd ranną Dominika znaleziono obok płonącego samochodu, nie otworzyła oczu ani nie powiedziała słowa. Spała w Wałbrzyskim szpitalu i spała podczas podróży do niemieckiej kliniki, gdzie przywieziono ją dzięki Grażynce i jej niemieckiemu mężowi. Spała nawet podczas podróży helikopterem. Tu też śpi. Śpiączka, mówią lekarze, i to słowo przeraża Jadzie, bo przyzwyczaiła się przez osiemnaście lat do dziecka fixum dyrdum, niesfornego i ruchliwego jak bąk. Obudź się, prosi więc w rozpaczy, i obudź się, śpiewa. Od jakiegoś czasu, którego tu, gdzie jest Dominika, nie da się policzyć, z bieli wyłaniają się rzeczy nie rzeczy, pozbawione koloru, niepoliczalne i rozedrgane. Być może dostają się do snu Dominiki za sprawą ruchliwej i pełnej słów matki, która czuwa nad jej łóżkiem. Te okruchy świata są białe jak stopy Matki Boskiej w niedzielę jak mąka z młyna pradziadka Adama, jej drobiny tańczące w świetle wpadającym przez szpary. Dominika pragnie unieść ku nim rękę ciężką jak z kamienia. Są białe jak kwiaty pomarańczy z wałbrzyskiej palmiarni, jak bezy pieczone córce przez jadzie w kuchni na piaskowej górze. Na języku Dominika prawie czuje ich smak i przełyka ślinę. Białe bezy i cukier puder, w którym obtoczone są kostki rachatłukum, słodycz chleba ze śmietaną. Dominika pamięta rękę babci Kolomotywy, która ją tym chlebem karmiła przy białym stole. Białe zęby greckiego chłopca, który wgryza się w słodką galaretkę, uśmiecha i biegnie. Biegnie z tornistrem podskakującym na plecach. Dominika próbuje odpowiedzieć mu uśmiechem, ale tuż obok są popioły, białe kości, i jej uśmiech ścina lód. Dominika widzi białe schody prowadzące ku morzu i zaczyna po nich zbiegać, coraz szybciej i szybciej, byle dalej od śmierci i zniszczenia. Jednak obraz pęka jak mydlana bańka. Zanim uda się jej dotrzeć do wody. Zamiast niego pojawiają się białe warkoczyki zaginionej przed laty wujienki basienki, nucącej o dziewczynce malince słodkiej jak szynka i miód. Zapach spalonego mięsa. Dominika widzi nagle popioły zaleskiego domu babci Zofii. Pada na nie śnieg. Na wietrze poruszają się prześcieradła, sztywne od mrozu, stukają o siebie jak kości. Dominika czuje nowy piękny zapach. I straszny zapach znajomy. Ktoś śpiewa pod mym oknem cyganka, stojała. Ktoś woła jej imię tak, jakby z całej siły krzyczał w głąb studni Dominika. Prądnie się ją ku górze, skąd płynie głos. Dominika czuje coś, co prawie jest ruchem i życiem. Jeden szepcze albo śni swój szept. Tuż nad nią jest teraz tylko cienka warstwa lodu albo lustra. I wystarczy ją rozbić, by przekonać się, do kogo głos należy, a wtedy po jeden nastąpi dwa, trzy świat. Dominika cały wysiłek wkłada w to jeden, które powinno być pierwszą kostką Domina, dokładnie na początku, bo przecież nie ma nic piękniejszego niż porządek liczb. Głos ciągle ją kusi i przyzywa, teraz już wie, że jest piękny i chce wyciągnąć w jego kierunku ramiona, ale słabnie i już czuje, że nie da rady. Nie tym razem. Opada w ciemność. Bez ruchu i ciszę. Przez opuszki jej palców znów przebiega dreszcz, który widzi tylko matka. Jadzia, ale jej nikt nie uwierzy. Tym bardziej, że ruch zaraz mija, a palce, które już, już nabierały koloru, są znowu białe. Nie przewidziałam się. Samą siebie umacnia w cudzie Jadzia i krzyczy po polsku do pielęgniarki. Każde jej słowo jest precyzyjnie oddzielone, wyraźne, jakby miało to pomóc, jakby dzięki temu słowa różnych języków upodabniały się do siebie. Ruszyła, ręką. Co do tego Jadzia jest przekonana, więc tupie nogą i wrzeszczy. Ruszyła, ręką. Jak można nie rozumieć po polsku? Jak można nie rozumieć, gdy człowiek wyraźnie i powoli mówi, że ruszyła, ręką. Moja córka. Trzęsie przed twarzą ciemnoskórej pielęgniarki dłonią, demonstrując w przesadny sposób ten drobniutki ruch, którego była świadkiem. O, tak ruszyła, jakby złapać coś chciała. Mogę się na Matkę Boską przysiąc. Co się Jadzia nadziwiła, gdy pierwszy raz zobaczyła Sarę w niemieckiej klinice pod Monachium? Matko Boska, co za szok! Grażynka przekonywała ją, że Sara Jackson jest godną zaufania i doświadczoną pielęgniarką, której spokojnie może powierzyć śpiącą córkę. Ale Matko Boska! Jadzia długo przekonana nie była. No bo jak to tak? Dlaczego akurat ona ma się opiekować Dominiką? Innych nie było? Może komuś trzeba tu łapę dać? Od ust sobie odejmie. Za skórnieczki ukryta pod podszewką żakietu wygrzebie i da. Byle tylko Dominika miała to, co najlepsze, a nie byle co. Sfiksować można z nerwów. Wszystko się może normalnemu człowiekowi pokićkać w tym nerefie Jadzia bała się, że Dominika obudzi się Podczas matczynej nieobecności I przestraszy czarnej Sary Ale jeszcze bardziej się bała Że jej córka się nie obudzi w ogóle Grażynka od początku była pewna Że Dominika wyjdzie ze śpiączki Obudzi się, mówiła, spokojna głowa I Jadzia bardzo chciała jej wierzyć Ale z drugiej strony irytowała ją Ta spokojna pewność Wobec jej niepokoju i niepewności Jasnowicka jedna, sarkała Ledwo igłę już może nawlec, ślepa jak kret, a przyszłość niby widzi. A gdy zobaczyła Sarę, mało się z Grażynką nie poprztykała. Mało się z nią nie poprztykałam, będzie Jadzia opowiadać, gdy szpitalny koszmar stanie się historią. Czarna taka ma coś wiedzieć na temat tych wszystkich maszyn podłączonych do Dominiki, kiedy to dla niej jadzi czarna magia? Ma wiedzieć i nie pokićkać tylu przycisków, przełączników, pokręteł i rurek? Czarna, a włosy na żółto ufarbowane – Przyskórze obcięte, fiubździu jakieś. Widział kto czarnych Niemców? Sturczałych to jeszcze, to się zdarza w dzisiejszym świecie. Ale całkowicie czarnych? Jak świnta zimia, z żółtymi włosami? Jadzie to się niezbyt podoba, bo od zawsze nie przepada za fiksum, dyrdum i fiubździu. Gdy dowiaduje się, że Sara jest Amerykanką, humor wcale jej się nie poprawia. NRF, Ameryka i Śpiączka to naprawdę za wiele. Ruszyła ręką... Sara Jackson sprawdza dane na monitorze, na którym ruch widziany przez matkę jest nie do zauważenia, albo znaczy coś mniej ważnego. Pyknięcie zderzających się elektronów. Łagodne spotkanie mózgowych fal. I uspokaja te, która od dawna jest nie do uspokojenia, a poza tym nie rozumie ani po angielsku, ani po niemiecku. Gdy pielęgniarka wychodzi, Jadzia Chmura wzdycha tak, jak tylko ona potrafi. Napełnia się powoli jak dmuchana piłka plażowa, Powietrze wypełnia stopniowo jej łydki, uda, pośladki i okrągły brzuszek. Rozpiera się w piersiach, toczonych ramionach, a potem jakby ktoś na niej usiadł. Powietrze schodzi i schodzi. Dziwne, że nie zostaje zjadzi pomarszczony flaczek skóry na podłodze. Ona wie, że córka ruszyła ręką. I jeszcze to czarne fixum dyrdum z żółtymi włosami przekona się, że miała rację. Po spuszczeniu powietrza Jadzia zaczyna chodzić i mówić. Nic innego nie robi od paru tygodni. Kazali jej mówić do śpiącej córki, ale nie wiedziała, jak zacząć, bo jak to tak? Mówić do kogoś, kto nie odpowie, nie uśmiechnie się, nie odpyskuje? Wystają z niego rurki, ma całą głowę poowijaną bandażem? Zaczynała więc i urywała w pół zdania. Prosiła, obudź się, córeczko. Zaklinała, obudź się, a pójdę na kolanach na jasną górę Matce Boskiej podziękować. I przeklinała, wstawaj, kurtka na wacie mać, bo strzelę tu w kalendarz. Czy ty zawsze musisz wydziwiać? Ile można spać? Na złość mi tak śpisz? Matce na złość, matko Boska. Jadzia nie mogła znaleźć słów na takie mówienie w śpiącą ciszę, na takie niesłuchanie. Aż jej Grażynka poradziła. Mów tak, jakbyś pisała list. Wyobraź sobie, że Dominika jest daleko. Może pojechała na kolonie, albo na studia do Warszawy. Za granicą jest, a ty do niej piszesz spokojnie przy stole. W swojej kuchni na piaskowej górze siedzisz i piszesz o tym, co robiłaś, i o niezrobionym, o tym, co chcesz pamiętać, i o zapomnianym, o dobrym i złym, które jeszcze na dobre nie wyszło. A jak już zabraknie ci słów, jak zostaną ci same okruchy, uleb z nich coś. I jak się do mówienia nie będzie nadawało, śpiewaj, Jadzia, śpiewaj. I nagle Jadzia zobaczyła początek tego, co chce powiedzieć. Westchnęła i zaczęła, córeczko. Zaczyna. Córeczko i nie może usiedzieć w miejscu ani przestać mówić, jakby jej słowa i spacery wokół łóżka mogły zrównoważyć bezruch córki i cisza. Mówi Jadzia o tym, co robiła i o niezrobionym, o tym, co zapamiętała i o przeznaczonym do zapomnienia, o dobrym i złym, które jeszcze na dobre nie wyszło. Mówi o rosnących cenach i ciśnieniu. O padającym deszczu i ciśnieniu, co spada, o żylakach i nadziejach na przyszłość, która byłaby cudowna, gdyby na ten przykład wygrała w totolotka. Ale by sobie pokupowały. Mogłyby wtedy w szczawnie zdroju się pobudować, gdzie wałbrzyskie burżuje sobie pałacyki postawiały, cztery pokoje i tylko dla nas córcia, z ogrodem, z tarasem, a latem do Sopotu by na cały lipiec wyjeżdżały, jodu się nawdychać. Mówi Jadzia o duchu swojego męża Stefana, który czasem przychodzi na Babel w odwiedziny i siada w swoim gnieździe przed telewizorem. Przychodzi tylko wtedy, gdy jest sama, i oprócz dominiki i księdza na spowiedzi nikomu o tym nie mówiła. Oglądają sobie razem losowanie Totolotka i znów nie wygrywają, bo jak komuś wiatr za życia wiał w oczy, to wieje tak samo na tamtym świecie. Potem jest zwykle program przyrodniczy, i Jadzia sama by nie mogła, ale ze Stefanem to owszem popatrzeć może. Tak się kiedyś Jadzia zlękła, gdy razem o waranach z komodo program oglądali, że spać nie mogła. Córcia, jak ja się zlękłam! Matko Boska te warany! O waranach więc mówi śpiącej córce Jadzia chmura, że wielkie jak smoki, pyski mają plugawe, na wyspach żyją egzotycznych i są zupełnie przedpotopowe. Przedpotopowe! Wyobraź sobie! Smakuje Jadzia na języku słowa, które jej się podobają, a przedtem nie miała okazji ich używać. Jakby tatara się rzutkiego próbowała. Warany z komodo, córeczko, przedpotopowe. Mięso żrą tylko, jak twój świętej pamięci ojciec. Chociaż on to z ziemniaczkami, pamiętasz? Tylko ziemniaczków dziunia i ziemniaczków prosił. A jakie mordy mają, matko boska, córeczko te warany. Podobno z pysków im strasznie jedzie, tym przedpotopowym waranom z komodo. A plują, harkają jak Józek Sztygar, gdy się brzozówką uchla pod babelem. Córcia taki waran tylko mordą, kłap, kłap i ciele pożarte, świnia czy murzyn z wioski na wyspie komodo. Bo one tam czarne są jak ta pielęgniarka, gdybyś ty ją córcia zobaczyła matko boska, Murzynek Bambo w Afryce mieszka czarną skórę ten nasz szkoleżka. Córcia, jak ty ją zobaczysz, już po to warto się obudzić. Tyle jest dziwnych rzeczy na świecie. Warany śpiące od tygodni córki, czarne pielęgniarki. Jadzi chmurze kręci się w głowie. Czarne fiksum dyrdum ma dupę dwa razy taką jak Jadzia i jeszcze córka, co matka od grubasów wyzywała. Na własne oczy zobaczy, jak grubas wygląda. — Córcia! — matka przybliża twarz do ucha śpiącej Dominiki i szeptem przenikliwym próbuje wkłuć się w jej sen. — Córcia! Ona dupę ma jak szafa trzydrzwiowa, a oczyskami strzela aż strach, choć wydaje się, że czysta z niej dziewczyna. Gdy już naprawdę nie ma nic do powiedzenia — Jadzia zaczyna śpiewać o cygance, co pod oknem stojała cała zbroczona w krwi, bo tak śpiewała jej matka Zofia w rzadkich chwilach, gdy miała nastrój do śpiewania. Jadzia widziała ostatnie cygańskie tabory w Zalesiu, z zakrzaków krzaków dzikich malin patrzyła na lśniące końskie brzuchy i długie spódnice kobiet, które dzisiaj mogłyby być tu, a jutro zupełnie gdzie indziej. I do tej pory być może dają sobie radę bez własnej kuchni pełnej fajansowych ozdób z Włocławka, bez wyszorowanego na glans pcv -u. Ta możliwość niemożliwa napełnia Jadzie niezrozumiałym uczuciem tęsknoty. Śpiewa Jadzia. Oczy mówiły mi, że nadejszła godzina rozstania, a więc poszłam ja z nią w noc posępną i złą. Nie płacz, mamo, ach nie. Nie pomogą twe łzy, nie uleczysz głębokiej mej rany. On najdroższym mi był, który serce me skradł. Oszukaną żyć bym ja nie chciała. Niektóre z tych słów przebijają się. Dominika widzi je od spodu, jak podbrzusza liści, które opadły na lód. Są żyłkowane precyzyjnie jak witraże. Mają kształt mówiący, że jest przedtem i potem. Jest zapach. Jeden liczy. Coś zaczyna się dziać i Dominika czuje, jakby przedostawała się przez tunel tak ciasny, że brakuje jej tchu i zaraz się udusi. Krzyczy więc z całej siły – ale z jej ust nie wydobywa się żaden dźwięk. Wtedy miejsce, w którym zrasta się jej czaszka, boli tak, jakby głowa znów rozłupywała się, ukazując pokryte błoną wnętrze, białe kości. Dominika widzi wirujące kręgi bieli rozpalonej, jak rozgrzane żelazo i wraca tam, gdzie nie ma liczb ani słów. Mózg jest bardzo delikatny, tłumaczą lekarze z rozpaczonej jadzi, jak budyń w puszce. Wystarczy lekko potrząsnąć i nieszczęście gotowe, a pani córka miała pękniętą czaszkę, to cud, że przeżyła. Musimy czekać, powtarzają. Lekarze widzą zakłócenie w aktywności mózgu Dominiki Chmury, lat osiemnaście, drobną usterkę, której znaczenie wyjaśni się, kiedy dziewczyna się obudzi. Jeden, myśli Dominika, ale jeden to ostry kawałek metalu, który wbija się w bolące mięso i nie może poruszyć świata, zatrzymanego ponad dwa miesiące temu. Po każdej próbie przebicia się przez twardą, lśniącą powierzchnię opada tam, gdzie docierają tylko wypłukane, półprzejrzyste cienie, białe. Im bardziej milczy Dominika, tym więcej mówi Jadzia. Im bardziej nieruchoma jest córka, tym więcej ruchu w matce krążącej po szpitalnym pokoju, jak liliowy bąk. Wpada tu co rano, przywożona przez Grażynkę, i trzeba siłą wyciągać ją wieczorem, gdy wyczerpana opowieściami, ale niezmordowana, nuci, pod mym oknem cyganka stojała, cała zbroczona w krwi. Oczy mówiły mi, że nadejeszła godzina rozstania. Jadzia nie zauważa drogi do domu państwa Kalthoferów i nigdy nie uświadomi sobie, że spędziła prawie dwa miesiące w nrf o którym kiedyś marzyła, oglądając katalogi mody to. Pobyt minął jej przy łóżku córki. Pogrzebie go w pamięci i będzie się upierała, że co za życie nigdy nie ruszyła się z Piaskowej dalej niż do Świnoujścia czy Karpacza. A jak raz się wyrwała do Warszawy Izaurę i zaurę i Leonsja zobaczyć, to w drodze powrotnej w Warsie się zatruła, papszą paparuchy, a co się podkusiło, by flaczków sobie zjeść. Jadzia wciąż jest przy łóżku Dominiki. Gdy zaczyna się jesień i zapach dymu znad pól dobiega do szpitala. Jadzia po raz nie wiadomo, który śpiewa Nie płacz, mamo, ach nie! Nie pomogą twe łzy, nie uleczysz głębokiej mej rany. Wiatr zamyka okno pokoju, a wtedy Dominika chmura otwiera oczy.